me, sechina me, sechina joj joj, joj joj. Warszawo ma, o Warszawo ma, wciąż płaczę, gdy ciebie zobaczę. Tak naprawdę komedią romantyczną połączoną z dramatem jest jeden z moich ulubionych filmów, o których chciałabym opowiedzieć, Underground. Ja mam to do siebie, że zapadają mi w pamięć sceny muzyczne, sceny, gdzie ktoś śpiewa, sceny właśnie, gdzie to jest połączone z jakąś melodią i w Undergroundzie, no bo cała historia toczy się wokół trzech osób, dwóch facetów i jednej kobiety i całej intrygi. I jest taka scena, gdzie kamera jest, jakby patrzy od dołu na nich, oni tak między sobą wszyscy stoją, zaczynają tańczyć i śpiewają właśnie taką serbską pieśń. Me, sechina, me, sechina, joj, 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 joj. Sonce sija, joj, 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 joj. Jest w nim taka, jest przepełniony właśnie tą bałkańską energią i pozytywnym spojrzeniem na świat i po wyjściu z kina, po obejrzeniu tego filmu chce się jechać na te Bałkany, chce się tańczyć, pić i być szczęśliwym. I chyba to, co na przykład boli mnie trochę w polskim w kinie ostatnio, że jest tyle tematów, o których moglibyśmy mówić i tyle rzeczy, z których moglibyśmy się śmiać, samych siebie. A jednak to kino jest bardzo takie, bardzo ciężkie. No i te ciągłe filmy o wojnie. W polskim filmie najbardziej fascynuje mnie kino przedwojenne. Właśnie takie tytuły jak Pani minister tańczy, to jest połączenie, jeśli chodzi o gatunki, to połączenie właśnie kabaretu, łączenie komedii, musicalu. Powojenne to Kafe pod Minogą. Genialna, genialna komedia, która pokazuje, jak to Polacy próbowali różnych biznesów podczas wojny, ale nic nie wychodziło. I Zakazane piosenki, w których to po raz pierwszy usłyszałam. Warszawo ma, o Warszawo ma, wciąż płaczę, gdy ciebie zobaczę. Warszawo, Warszawo ma. Jest coś niesamowitego. Do dzisiaj wzbudza we mnie dreszcze. No, piękną mamy historię i pięknie potrafiliśmy się z niej śmiać i pięknie ją przedstawiać. I brakuje mi takiego kina współcześnie. Ulubiony aktor Malcolm McDowell, zdecydowanie do dzisiaj, od dawna widziałam film Mechaniczna pomarańcza w wieku 13 lat, który pokazała mi moja mama i siedziała obok mnie, było to dosyć krępujące, ale do dzisiaj wywołuje we mnie niesamowite emocje. Bo jest jednym z nielicznych filmów, gdzie główny bohater jest do szpiku kości zły, a mimo wszystko kochamy go. Oglądając na początku jest się lekko zdegustowanym, a potem okazuje się, że jak przytrafiają mu się kolejne te złe rzeczy, no to tak mięknie nam serce, jak się na niego patrzy. I to jest też niesamowite, że zauważam za geniusz Kubricka, bo książka jakby kończy się w taki dobry sposób, jakimś tam dobrym zakończeniem, że on w końcu jednak tej przemianie podlega, no a w filmie nie. A w filmie jest tylko piękne ostatnie zdanie, które mówi, że zostałem wyleczony. No, ona jest moim bożyszczem na pewno, to jest to Marion Cotillard. Jest tak piękna i naturalna, a przy tym w swoich rolach jest niesamowita, jest po prostu skrajna we wszystkie kierunki. Widziałam kilka jej filmów i to, jak utalentowana i przy tym skromna. Myślę, że genialny przykład do uczenia się dla wszystkich nas, aktorów, którzy czasami jesteśmy. Że jednak zawsze trzeba pamiętać o tej swojej skromności i o tym, że jednak bardzo dużo sobą dajemy ludziom. I to, co mówimy, to jak się wypowiadamy, o czym mówimy, jest bardzo istotne, bo mamy dużą siłę i dużo w ludziach wzbudzamy emocji.